Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Trafia do siatki jak na zawołanie. Jak zagra dziś? Transmisja już za chwilę. Witamy w Liverpoolu. Dziękujemy za dołączenie do nas. Serdecznie zapraszamy na piłkarski wieczór na Anfield. Trzymamy kciuki, że przyniesie nam on całą masę emocji i wrażeń. Tu Tomasz Smokowski, a ze mną ten mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Obejrzymy tu dziś z Państwem ciekawy mecz fazy pucharowej. Serdecznie zapraszamy. Liverpool zmierzy się z Blackpool. Zdecydowanym faworytem tego starcia są oczywiście gospodarze. Oby tylko nie zlekceważyli rywala, bo na pewno jest on szczególnie zmotywowany, by pokazać, że nie jest tylko chłopcem do bicia, że potrafi grać w piłkę. Faworyci muszą się mieć na baczności. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Joe Gomez wystąpi razem z Joelem Matipem. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Gol! Gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońcy. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego, jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. Lavery. No i znowu są przy piłce. Okazja! Nie zepsuć tego! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Teraz, czy dobrze to wykończy? I znowu strzelają! Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. A Mbappé w takich sytuacjach imponuje wykończeniem. Wspaniale się odnalazł i uderzył nie do obrony. Ręce same składają się do bramki. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Joe Gomez. Joel Matip. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Endo. Do McAllistera. Podanie do Gomeza. Matip. Trent Alexander-Arnold. Joe Gomez. McAllister. Joel Matip. Matip. Gomez. Robertson przy piłce. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Alexander Arnold. McAllister. Do McAllistera. Matip. Trent Alexander Arnold. Robertson. Joel Matip. Matip. Podanie do Gomeza. Andy Robertson. Joel Matip. Trent Alexander-Arnold. I piłka do bramkarza. Matip. Alexander-Arnold. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania.
Rozpoczynamy drugą połowę. Liverpool przy piłce. Komfortowa sytuacja przy tym prowadzeniu, ale muszą uważać. Strata, przejmują piłkę rywale. Przypomnijmy, że w angielskim... Przerwimy, bo jest groźna akcja. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońcy. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego, jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. Rhodes. I spokojnie broni to bramkarz. Matip. Podanie do Gomeza. Robertson. Joe Gomez. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Matip. Andy Robertson. Joel Matip. Ryan Grafenberg. Gomez. Podanie do Gomeza. Matip. Trent Alexander-Arnold. Joel Matip. Gomez. Podanie do Gomeza. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Potężna bomba to była, Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie. Zabrakło tu celności. Zła decyzja. Gomez. Robertson przy piłce. Joel Matip. Robertson. Podanie do Gomeza. Matip. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo. Prowadzą, nie mają motywacji do ataków. Wolą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego gwizdka. Próbuje strzału. No zdrowo to teraz przerzucił nad bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Kylian Mbappé. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo. Robertson. Matip. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe 2 minuty. Joe Gomez. Gwizdek oznaczający zakończenie meczu. Co oznacza już teraz oficjalnie, że to Liverpool melduje się w kolejnej rundzie. Łatwe zwycięstwo i zasłużony awans do kolejnej rundy. Wygrana chyba ani przez moment nie była zagrożona.